się Andrzej Król. Będę miał zaszczyt pełnić rolę marszałka debaty. Przypomnę tradycyjnie, że organizatorem Tarnowskiej Ligi Debatanckiej jest Stowarzyszenie Nowe Przestrzenie, partnerem projektu Urząd Miasta Tarnowa. Współorganizatorzy to Stowarzyszenie KAN. Sponsorami Tarnowskiej Ligi Debatanckiej są firmy Regrup, Centrum Nasz oraz Gminy. Patronat medialny objął Radę KPN Małopolska oraz tygodnik TEN. Projekt został objęty honorowym patronatem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. Projekt jest współfinansowany z budżetu miasta Tarnowa. Proszę o prowadzenie węgielskiego. Przypuszczam, że część z Państwa, zwłaszcza jeśli po raz pierwszy słyszy tezę, zastanowi się aktualnie nad jej treścią. Dlatego też zacznę od wyjaśnienia jej poszczególnych części składowych, aby też każdy z Was, mógł zrozumieć lepiej tezę oraz nasze stanowisko wobec niej. Wszystkie definicje wytłumaczę na podstawie słownika języka polskiego oraz frazeologicznego. Zacznę zatem od okrągłego stołu. Okrągły stół to rozmowy, obrady prowadzone przez przedstawicieli różnych
różnych ugrupowań, partii politycznych, krajów w celu odnalezienia kompromisowego rozwiązania spornych spraw. Frazeologizm pyrrusowe zwycięstwo to zwycięstwo odniesione przy dużych stratach, poddające właściwie wątpliwość jego sukcesu. Opozycja, jak podaje słownik PWN, jest to grupa ludzi wewnątrz parlamentu lub poza nim, mająca odmienne niż rząd poglądy i broniąca ich wszelkimi dostępnymi środkami. Oraz antykomunizm, czyli wroga postawa wobec komunizmu, totalitarnego ustroju społecznego opartego na monopolu władzy jednej partii. Ja i moja drużyna dzisiaj jako propozycja, ale przede wszystkim jako obywatele, których poniekąd dotyczą skutki związane z okrągłym stołem, oczywiście zgadzamy się z tezą. Zacznę może nieco wcześniej, sprzed samych wydarzeń okrągłego stołu, od ówczesnej gospodarki. Bowiem lata 80. XX wieku były dla Polski latami ogromnego kryzysu gospodarczego. W gasnącej gospodarce zadawane były coraz to nowe ciosy. Dodatkowo wprowadzenie stanu wojennego przez Wojciecha Jaruzelskiego odcięło PRL od pomocy państw zachodnioeuropejskich na skutek sankcji, jakie zostały wprowadzone na nasz kraj. Ogólne warunki życia, atmosfera niekończących się konfliktów przytłaczały ludzi coraz większym ciężarem. Co z kolei doprowadziło do bardzo licznych, ciągłych strajków, które została włączona nawet szkolna młodzież. Społeczeństwo osiągało właściwie granice wytrzymałości psychicznej. Dlatego też władze PRL-u zostały zmuszone do jakichkolwiek negocjacji, aby uspokoić w pewien sposób ludność. Solidarność została dopuszczona do głosu. Odbyło się spotkanie władz państwowych PRL z przedstawicielami Solidarności. Toczyła się walka o lepszą Polskę, która wzbudziła jeszcze resztki nadziei obywateli. Pojawiły się postulaty, choć niestety większość z nich nie została wprowadzona w życie. Ludzie pragnęli po prostu wolności. Pragnęli bezpieczeństwa i spokoju w swoim kraju. Jak wiadomo, oczekiwania rosną w miarę apetytu. Rzeczywistość jednak rozczarowała. Dlatego też moja drużyna postara się podczas dzisiejszej debaty rozliczyć władzę antykomunistyczną z rzekomo wypełnionych postulatów. Kolejni mówcy mojej drużyny wspomnią również postać księdza Jerzego Popiełuszki, jednego z bardzo licznych morderstw komunizmu. Powiedzą też o duchu walki, jakim charakteryzują się Polacy. Mi pozostaje jedynie życzyć Państwu miłego dalszego słuchania przebiegu dzisiejszej debaty. I mam nadzieję, że po zasadnym uargumentowaniu obu ze stron podejmą Państwo słuszną decyzję, że okrągły stół był pyrrusowym zwycięstwem polskiej opozycji antykomunistycznej. Dziękuję. Pani sekretarz, lożomędrców, oponenci, droga publiczności. Okrągły stół był pyrrusowym zwycięstwem opozycji antykomunistycznej. Tak brzmi teza, wokół której będziemy dziś debatować. Drodzy Państwo, rozpoczynając debatę, zastanówmy się... Przepraszam bardzo za te problemy. Zadajmy sobie pytanie, co takiego dały nam obrady okrągłego stołu? Dziękuję. Na pytania odpowiem za chwilkę. Większość zebranych urodziła się po roku 90, więc z wydarzeniami, które wtedy się działy, ma niewiele wspólnego, ale to nie zobowiązuje nas do niebrania udziału w tej dyskusji. Dziękuję. Za pytania odpowiem za chwilkę. Zacznijmy od początku. Czym były obrady Okrągłego Stołu? To nic innego jak nazwa negocjacji, które toczyły się od 6 lutego do 5 kwietnia 89 roku przez rząd komunistyczne oraz opozycję solidarnościową. Zwycięstwo, sukces, zwalczanie nieprzyjaciela.
Tak, zazwyczaj rozumiemy to słowo i dobrze, bo dziś kluczowym właśnie będzie zwalczanie nieprzyjaciela. Polska opozycja antykomunistyczna. Między innymi Lech Wałęsa, Jacek Kuroń, Adam Michnik oraz wielu, wielu innych. Pyrrusowe zwycięstwo. To zwycięstwo osiągnięte nadmiernym kosztem, na przykład z dużymi stratami w ludziach lub sprzęcie, które są nieproporcjonalne do osiągniętych efektów. Drodzy Państwo, demokratyczne wybory, wolna Polska, a nawet Unia Europejska. Te hasła dla mnie i dla moich rówieśników są dobrze znane i uznawane za aksjomat, bo urodziliśmy się w wolnej Polsce, ale przecież nie zawsze tak było. Drodzy Państwo, cofnijmy się w czasie i wyobraźmy sobie, że jest rok 1980. Na ulicach prawie nie ma samochodów. Aby kupić masło, należy stać w kolejce nieraz po parę godzin. O wyjazd za żelazną kurtynę nie ma nawet co marzyć. Czy my, pokolenie urodzone w nowej już Polsce, chcielibyśmy żyć w tamtych czasach? A teraz zastanówmy się, dlaczego coś się zmieniło i jak to się właściwie stało. Rok 89. Lech Wałęsa, Solidarność i wreszcie Okrągły Stół. Rząd zaczyna rozmawiać z ludźmi, negocjuje z nimi. Coś, co było nie do pomyślenia, przez 40 lat staje się możliwe. Polska Solidarność wchodzi do Sejmu. Jest w stanie zrobić coś, aby w życiu Polaków nastały zmiany. To w 89 roku wszystko się zaczęło. Okrągły Stół być może jeszcze przez... Gdyby nie Okrągły Stół, być może przez jeszcze wiele lat tkwilibyśmy w tym marazmie, który otaczał całą Polskę. Drodzy Państwo, Okrągły Stół to ogromny sukces. I gdy uznamy go pyrrusowym, to byłby absurd. Oczywiście zgadzam się, że dla wielu to, co solidarnościowcy osiągnęli, było niewystarczające, ale to było spektakularne zwycięstwo na miarę tamtych czasów i możliwości. Nie sposób sprowadzić go do miary raptem pyrrusowego. To byłaby niezwykła pogarda. Pogarda względem milionów Polaków, którzy walczyli o lepszą Polskę. Drugim, nie wiem czy nieistotniejszym argumentem, jeśli o podważenie dzisiejszej tezy chodzi, jest fakt, że związek frazeologiczny, jakim jest pyrrusowe zwycięstwo, jest niepoprawnie użyty w kontekście dzisiejszej debaty. Ponieważ, tak jak już wcześniej wytłumaczyłem, oznacza on nieadekwatną wygraną do zużytych środków. Czy możemy tak powiedzieć o okrągłym stole i 25 latach życia w wolnej Polsce? Bardzo ciężko jest nam teraz zrozumieć, co kierowało ludźmi ćwierć wieku temu. Ale faktem jest, niepodważalnym faktem jest, że od 1989 roku Polska dogania Zachód. A przecież o to wszystkim chodziło. Drodzy Państwo, rozumiem, że niewątpliwie ważne dla wszystkich było to, aby jak najszybciej pozbyć się komunistów z rządu. Ale tak się po prostu nie dało. Bo czy łatwo jest wyrwać drzewo, które zabrnęło już kilka metrów pod ziemię? To, co stało się w 1989 roku, dało początek nowej, lepszej rzeczywistości, w której żyjemy. I jeśli nazwiemy to zwycięstwo pyrrusowym, to nie jesteśmy godni tego, aby żyć w naszym kraju. Dziękuję. Proszę. Panie Marszałku, informacja, w tezie jest napisane, był pyrrusowym zwycięstwem. Musimy brać pod uwagę lata 90. Jak wtedy ludzie reagowali na to zwycięstwo Solidarności. Dziękuję. Myśli Pani, że Polacy, kilkanaście milionów Polaków nie cieszyło się z tego, że wchodzi do zachodniej Europy, z tego, że może żyć w wolnym kraju? Dziękuję. Proszę. Proszę Państwa, chciałbym Państwa poinformować o przywilejach publiczności, które ograniczone są do dwóch. Mianowicie otrzymaliście Państwo kartę do głosowania, kartę zieloną i kartę czerwoną. I przy ich pomocy wypracowujecie Państwo i określacie swój wynik, swojego zwycięstwa, typujecie swojego zwycięstwa. Karta zielona to głos oddany na rzecz propozycji, karta czerwona to głos oddany na rzecz opozycji. Po wystąpieniach doradców możecie Państwo także aktywnie, jako mówcy, wziąć udział w debacie, wspierając jedną ze stron. W odpowiednim momencie zapytam, czy ktoś z Państwa chciałby wesprzeć swoim głosem w stronę opozycji lub propozycji. A teraz przystąpię do wysłuchania mówczyni drugiej zespołu propozycji, pani Patrycja Bartosz.
Marszałku, sekretarzu, droga dożo mędrców, ekspercie i wy, kochana publiczności. Zdaję sobie sprawę, że dzisiejsza teza na pierwszy rzut oka może trochę przerażać. Jednak gdy zagłębią się Państwo wraz z nami w dzisiejszy temat, otrzymacie odpowiedź na pytanie, dlaczego jesteśmy zdania, iż okrągły stół był pyrrusowym zwycięstwem polskiej opozycji antykomunistycznej. Duch walki, który był obecny przez cały czas w sercach Polaków, był jednym z czynników, o których nie można nie wspomnieć. Polacy pragnęli wolności. Potrzebowali zmian, które wyprowadzą Polskę na lepszą stronę. Wyprowadzą Polskę tak, aby każdy obywatel mógł czuć się w niej wolny i bezpieczny. Jan Paweł II wiele razy wspominał: jeden drugiego brzemiona nosi, a więc nigdy jeden przeciwko drugiemu, lecz jedni przeciw drugim. I brzemiono nigdy nie było noszone przez człowieka samotnie, lecz wspólnie. Przedstawię zatem w dalszej części swojej mowy, dlaczego Okrągły Stół był pyrrusowym zwycięstwem polskiej opozycji antykomunistycznej. Proszę Państwa, jednym ze skutków Okrągłego Stołu był podział na mandaty w Sejmie. Opozycji udało się je uzyskać również. Podzielono je w stosunku 65% dla obozu władzy i 35% dla bezpartyjnych, w tym wypadku Solidarności. Aby móc wprowadzić jakieś... przepraszam, ale na pytanie poproszę jedno z moich państwa. Aby móc wprowadzić jakieś większe zdania, nie patrząc, nie zważając na zdanie przeciwnej strony, trzeba posiadać większość głosów, w tym wypadku powyżej 50. Widzimy więc, że sukces, który był tak bardzo propagowany przez całe społeczeństwo, okazuje się tylko i wyłącznie powierzchownym. Otrzymanie mandatów, dziękuję, nie dawało wciąż zbytnich szans na śmiałe wprowadzenie obietnic, które były tak głośno rozpowszechniane. Czy można zatem uznać triumf związkowców za pełny? Wraz z drużyną zrobiliśmy pewien rodzaj rozliczenia, solidarności. Z ówczesnych postulatów tak głośno propagowanych okazało się, że z 21 postulatów wprowadzonych zostało zaledwie 6. Proszę Państwa, to są liczby. 21, 6. Solidarność wchodzi do rządu, a zdrowie, służba zdrowia, zarobki bądź wolność, która niestety czasami odchodzi od granic norm, które zostają uznane za prawidłowe, nadal zostaje pod wielkim znakiem zapytania. Przykro mi o tym mówić, ale Solidarność upoiła się zbyt szybkim zwycięstwem. Jedno zwycięstwo sprowadziło ją do zgubę. Solidarność niewątpliwie poniosła zwycięstwo. Zwycięstwo, które możemy porównać do sytuacji w sklepie, w której mały chłopczyk nieubłagalnie prosi swoją mamę o zakup olbrzymiej paczki chipsów, a w zamian dostaje jej zakaz 10 groszy. Pytania? Pan numer 1. Powiedziała Pani o stosunku 65 do 35. Mając 35% mniejszości w Sejmie, możemy wetować ustawę, możemy przekonywać resztę, możemy rozpoczynać zmiany. Od tego się wszystko zaczęło. Dziękuję. Racja, bardzo dobra informacja. Tylko dobrze, będziemy mieć jakieś prośby, będziemy przekonywać, ale jednak jeśli nie będziemy mieć szans na przekonanie, na razie dziękuję, odpowiadam, jeśli nie będziemy mieć szans na przekonanie, nie będziemy mieć tych 65%, które dają nam wszystko, dają nam możliwości, pokazują nam, że możemy spróbować zrobić coś, zmienić, to nie mamy szans. To są tylko i wyłącznie puste słowa w tym przypadku. Proszę. Czy uważa Pani po 25 latach, że te zmiany nie nastąpią? Dziękuję. Diablek.
pani sekretarz, loży mędrców, propozycja. Droga publiczności, kluczową kwestią przed rozpoczęciem dysputy jest rozstrzygnięcie, z jakiego horyzontu patrzeć będziemy na dzisiejszą tezę. Ktokolwiek może bowiem zarzucić, że z racji urodzenia się w końcówce lat 90. nie mamy prawa ani pamiętać, dziękuję, ani rozprawiać na temat wydarzeń mających miejsce ponad 2 dekady temu. Mimo tego, właśnie dzięki minionym ponad 2 dekadom możemy spojrzeć na ówczesne wydarzenia trzeźwym okiem. Strona solidarnościowa uzyskała wówczas maksimum tego, co było możliwe. W tamtym okresie nie było innego rozwiązania jak kompromis z rządzącymi. Spotkanie przy okrągłym stole było konieczne. Moment. To miało być punktem wyjścia do uzyskania reszty i w konsekwencji realnego zwycięstwa. Po latach przekonuje sam Lech Wałęsa. Dziękuję. Obrady okrągłego stołu dały jasne światło do dalszego procesu demokratyzacji Polski. Szanowni Państwo, propozycja może skrzętnie manipulować faktami, twierdząc tym samym, że można było wówczas osiągnąć o wiele więcej. Proszę jednak nie uciekać w futurologię i skupić się na tym, co rzeczywiście miało miejsce. Dzięki obradom okrągłego stołu Polska znowu stawała się państwem demokratycznym, bez żadnego krwawego przewrotu, jak to miało miejsce w niedalekim państwie europejskim. Dziękuję. Rumunii. Nam udało się uniknąć rozlewu krwi i ofiar. W oczach społeczeństwa opozycja rosła w siłę. Codziennie podczas obrad okrągłego stołu w telewizji państwowej pojawiali się Mazowiecki, Kuroń, Geremek i inni. Dziś każdy może zakwestionować postawę danego polityka. Jednak ci ludzie wówczas osiągnęli rzeczywiste zwycięstwo, a nie pyrrusowe. Po raz kolejny pragnę zwrócić uwagę na to, iż obrady okrągłego stołu były początkiem wielkich zmian postępujących w latach kolejnych. Wraz z upływem czasu rodził się klimat, w którym komuniści musieli się godzić na coraz dalej idące ustępstwa, większe niż się na to nastawiali na początku. Komuniści chcący wtopić opozycję w swoją wizję państwa reżimowego, w konsekwencji obrad okrągłego stołu sami zostali z tej wizji wyparci. Dla Polski bezpośrednim najważniejszym następstwem były wybory 4 czerwca. Kontraktowe do Sejmu i Senatu. Pierwsze wolne od 1945 roku. Teraz każdy może zarzucić, że częściowo wolne wybory to przesadzony sukces. Kategoryczne nie. Z uwagi na to, iż wszystkie z 35% pozostałych mandatów parlamentarnych zajęli wolni członkowie opozycji. Zaś 19 lipca generał Wojciech Jaruzelski został wybrany prezydentem przewagą zaledwie 1 głosu. To wszystko doskonale obrazuje nam, że obrady okrągłego stołu były początkiem wielkich zmian. I nie będzie to nadużyciem, jeżeli powiem, że zmian postępujących po dziś dzień. Swoją mowę skonkluduję jasno, przejrzyście i konkretnie. Jeśli szukacie Państwo prawdy, nie szukajcie jej we frazeologicznie zawartym tezie. Dziękuję. Pytania? Mówi Pani, że nie było innego sposobu na uzyskanie takich zysków, jakie otrzymała wtedy Solidarność podczas trwałej walki. Proszę Państwa, a aksamitna rewolucja w Czechosłowacji o 1989 rok. Udało się. Dziękuję. Ludzie nie są tacy sami na każdym terenie. Polska różniła się od Czechosłowacji. Dziękuję. Mówiła Pani również, że obyło się bez rozlewu krwi. Jak już wspomniałam w swojej mowie, dzisiaj będziemy wspominać jedną właśnie z ofiar, czyli księdza Jerzego Pieruszka, które rozwinie mówczyni wyrazy, czyli numer 2. Podczas dzisiejszej debaty padło wiele argumentów,
zarówno po jednej i drugiej stronie dotyczących okrągłego stołu. Moim zadaniem nie jest wyolbrzymianie lub minimalizowanie zasług opozycji antykomunistycznej. Moim zadaniem jest przedstawienie ówczesnej historii, która kryje za sobą wiele tajemnic. Jednym z nurtów znacznie przeważających społeczeństwo opozycji była ludność, twierdząca, iż stan wojenny był oznaką słabości systemu. Dodawali do tego potęgujące się kłopoty gospodarcze. Działacze ci twierdzili, że system stoi na skraju upadku. Nie należy zatem wchodzić z nimi w żadne negocjacje, ale poczekać i zaatakować, gdy upadnie, a następnie dyktować warunki z pozycji siły. Rozmowy z ekipą Jaruzelskiego spotkały się z otwartą krytyką. Dziękuję. Wiele osób twierdziło, iż są zdradą ideałów całej Solidarności. Systemu nie należało reformować, ale należało go odrzucić. Wprowadzenie niedoskonałego rozwiązania, którym były olbrzymie ustępstwa ze strony opozycjonistów, przyczyniło się jedynie w niewielkim stopniu do tworzenia nowej, lepszej Polski. Możemy to jedynie uznać za przeczekanie problemu, dziękuję, i chwilowo dobre rozwiązanie całej sprawy. Nasza drużyna twierdzi, iż poniesione przez Solidarność straty podczas całego zamieszania nie były adekwatne do poniesionych zysków. Pomimo wielkiego zwycięstwa, jakim było wprowadzenie nowego rządu do władzy, okrągły stół musimy nazwać pyrrusowym zwycięstwem polskiej opozycji antykomunistycznej. Proszę. Dziękuję. Twierdzi pani, że Polacy mieli czekać jeszcze dłużej niż od 1989 roku. Polacy czekali 44 lata. Ile jeszcze mieli żyć? Przepraszam bardzo, pod butem. Dziękuję. Panie marszałku, informacja. W 1989 roku nadal były strajki i Polacy prędzej czy później sami bez opozycji wygraliby te wybory i doszli. Dziękuję. Dziękuję. Doradczyni zespołu opozycji pani Aleksandra Skrzywicka. Szanowny panie marszałku, pani sekretarz, leżomańców, opozycja i Rada Publiczności. Porozumieniem okrągłostołowym towarzyszy pojęcie rewolucji. Rewolucji zapoczątkowanej przez Solidarność w 1980 roku. Na drodze Polski do wolności wydarzenia z roku 1989 były udanym startem, a sam okrągły stół efektem wieloletniej pracy opozycjonistów. Realia lat połowy 80. to dalej gospodarka centralnie planowana i dług zagraniczny w wysokości 37 miliardów dolarów. To wszystko dało zielone światło dla działań opozycji, która równocześnie tworzyła podziemny świat z nadzieją na odzyskanie wolności. Powstała sieć wydająca nielegalne książki i czasopisma. Chodziło o informacje i atak przeciwko ideologom komunistycznym. Działalności opozycjonistów sprzyjały międzynarodowe wydarzenia. W 1983 roku Lech Wałęsa otrzymuje pokojową nagrodę Nobla i w tym samym roku papież Jan Paweł II składa w Polsce do niego wizytę. Kluczową rolę w wolnym uzyskiwaniu wolności odegrał Kościół, który w latach 80. zyskali w sobie szczególne uznanie społeczne. Ochronią wszystkich, którzy byli zagrożeni przez system, a wielu księży działało w opozycji. Młodzieństwo księdza Jerzego Popiełuszki w 1984 roku odbyło się wewnątrz społeczeństwa wielkim echem. Po raz pierwszy od 1956 roku agenci komunistyczni mieli odpowiedzieć publicznie za swoją zbrodnię. W społeczeństwie, w którym nigdy nie zliczano komunistycznych dyktatorów, takie wydarzenie było kamieniem milowym. Zaistniałe wydarzenia to niewątpliwy sukces, choć ze względu na polubowny charakter ustaleń może się wydawać, że jest inaczej. Ale zauważmy, że obuło się bez zarobu krwi i to jest niewątpliwy sukces. Zwycięstwa uzyskane szablą i mieczem są ważne, tak samo jak te uzyskane dyplomatycznymi środkami. Tak jak porozumienie pełnego stołu. Proszę. Pani Kieda Żurowska.
Szanowny Panie Marszałku, Pani Sekretarz, Loży Mędrców, Panie Ekspercie, Oponenci oraz Wy, Droga Publiczności. Spójrzmy na dzisiejszą tezę z nieco innej perspektywy. Idea Solidarności głosiła: nie może być przelewana polska krew. Straty w ludziach jednak były ogromne. Jedną z ofiar zbrodniczego systemu był ksiądz Jerzy Popiełuszko. 13 września 1984 roku, proszę. Ofiar było wiele, jednym z nich był ksiądz Jerzy Popiełuszko. Wcześniej w Polsce żyło ponad 30 milionów Polaków. Stosunek 1 do 30 milionów. Proszę wymienić pozostałe ofiary, ale i proszę powiedzieć, ile ofiar uniknęli się dzięki temu polubownemu charakterowi porozumienia komunistycznego. Dziękuję. Źródła podają bardzo różne liczby ofiar. Są to ofiary około 200 osób, a na jednej stronie znalazłam, że aresztowanych i skazanych na śmierć zostało 8 tysięcy osób. 13 września 1984 roku odbyło się spotkanie generała Jaruzelskiego z generałem Kiszczakiem, na którym to Wojciech Jaruzelski wyraził swoją pogardę względem księdza Popiełuszki. Potwierdzają to często wspomniane słowa: załatw to, niech on nie szczeka. I nadszedł dzień. Dzień, w którym ręce komunistów zostały pobrudzone krwią. Dziękuję. Bity aż do utraty przytomności. Związany w taki sposób, aby każda próba wyprostowania nóg powodowała duszenie. Mordercy zeznali przed sądem, że ksiądz został wrzucony w ciągle żywy do wody. Pogrzeb zgromadził olbrzymie tłumy. Przerodził się w manifestację. Wywołał ogromny wstrząs i oburzenie Polaków. Proszę Państwa, postać księdza Jerzego Popiełuszki to tylko... Dziękuję. Dziękuję. Mówczyni i doradczyni druga zespołu opozycji, pani Jagoda Stachurna. Szanowny Panie Marszałku, Pani Sekretarz, Loża Mędrców, Propozycja, Droga Publiczności. Wobec wielu zarzutów strony propozycji, sugerującej, iż konsekwencje obrad okrągłego stołu były tylko połowicznym sukcesem, trzeba zwrócić uwagę na wszystkie następstwa tego wydarzenia. Okrągły stół był początkiem, zaś po wyborach i sformowaniu rządu Tadeusza Mazowieckiego przyszły kolejne zmiany. Co ważne, a o czym często się zapomina, złożona została deklaracja, że w ciągu 4 lat wprowadzona zostanie zasada pełnej wolności wyborów w Polsce. Wybory w 1989 roku stanowiły pierwszy krok w kierunku przyszłej, szerszej demokracji. W kwietniu następnego roku zlikwidowano Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Nie było już cenzury. Zniknęła Milicja Obywatelska, Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej i zmechanizowane oddziały Milicji Obywatelskiej, ORMO i ZOMO. Symboliczne było zniesienie komunistycznych świąt. 22 lipca – Święta Odrodzenia Polski, 12 października – Dnia Wojska Polskiego, a przywrócenie świąt historycznych. 3 maja – uchwalenie Konstytucji 3 maja i 15 sierpnia – Święta Wojska Polskiego. W 1991 roku rozpoczęło się również wycofywanie wojsk radzieckich z Polski. Wszystkie te zmiany rozpoczął właśnie Okrągły Stół. To tam część z nich zostało uchwalona. Kolejne były efektem postanowień okrągłostołowych. Okrągły Stół można wymieniać jako jeden z nielicznych przykładów w historii Polski, kiedy Polacy pokazali, że w trudnych dla naszego kraju chwilach potrafią osiągnąć porozumienie. I to takie, które zapoczątkowało szereg zmian, dzięki którym dzisiaj żyjemy w wolnej i niepodległej Polsce. To wszystko kolejny raz sprowadza nas do jedynego i słusznego wniosku. Obrady Okrągłego Stołu nie byłyby brusowym zwycięstwem polskiej opozycji antykomunistycznej. Dziękuję. Proszę Państwa, czas na realizację jednego z dwóch Państwa przywilejów. Chcę zapytać, kto z Państwa wesprze swoim głosem wesprze opozycji? Jest osoba chętna wesprzeć swoim głosem zespół propozycji? Zapewne szukamy tego głosu w czasie obrad. Mędrców, dlatego że nie ma osoby chętnej do wsparcia drugiej strony. Wobec
Ukrainy wystąpi mówców zbijających argumentację z strony przeciwnej. Po stronie propozycji w tej roli pani Aleksandra Szczęby. Szanowny panie marszałku, pani sekretarz, pani ekspercie, lożo mędrców, oponenci i wybroga publiczności. Dzisiaj spotkaliśmy się, aby debatować nad postawioną tezą, która dotyczy okrągłego stołu. Ja jako mówca numer 3 propozycji zajmę się słusznością argumentów strony przeciwnej. Proszę państwa, odniosę się teraz do mówcy pierwszego. Mówi pan o wolnej Polsce, o demokracji. Proszę państwa, czy mamy obecnie system, który jest idealny? Proszę państwa, proszę poczekać. Po co wprowadzać ustrój, który nie jest idealny? Tylko dziękuję. Tylko należy wprowadzać ustrój, który jest wart wprowadzenia. Proszę państwa, prawdziwa demokracja była w Atenach i trwała ona jedynie 200 lat. Demokracja była wtedy bezpośrednia. Dzisiaj demokracja to zwykły populizm, demagogia, dziękuję, i korupcja. Rząd zaczął negocjacje. Proszę państwa, Solidarność była za słaba na jakiekolwiek negocjacje. Zamiast zwycięstwa odnieśliśmy kapitulację. Proszę państwa, 21 postulatów, 6 wypełnionych. To przecież kpina. Sam pan przyznał, że 35% to mniejszość. Dlaczego w takim razie próbuje pan nam mówić, że 35% mamy szansę wygrania? Proszę o pytanie. Ja najwyraźniej mieliśmy szansę na wygraną, ponieważ wróciłem się w roku 97 w wolnej Polsce, demokratycznej Polsce. Pani Czernikowska powiedziała, że te rezultaty rozczarowały. No mnie nie rozczarowały. Mogę debatować na ten temat. Jestem wolnym człowiekiem. Dziękuję. Proszę pana, od obrad okrągłego stołu minęło kilkanaście lat. Wszystkie zarządzenia, które miały wtedy miejsce, zmodyfikowały się podczas rządu, który już następnym lata modyfikował to. Nie możemy porównywać więc tamtejszych oddziaływań na społeczeństwo postulatów, ani jeżeli te, które mamy teraz i widzimy ówcześnie. Dziękuję. Proszę państwa, mówią państwo o obradach okrągłego stołu. Tylko dlaczego państwo nie wspomnieli o rozmowach Magdalence, które są po prostu czymś, bez czego nie można zacząć? Zacznijmy od genezy, proszę. Dlaczego pani mówi o tym, o czym nie wspomnieliśmy, a nie o tym, o czym wspomnieliśmy? Dlatego mówię, że państwo właśnie nie wspomnieli, a to jakaś hipokryzja. Mówiąc, tak, to hipokryzja, proszę pana, bo zaczynamy od genezy. Dlatego ja teraz wspominam. Proszę państwa, jak można pominąć tak ważny punkt? Właśnie w rozmowach Magdalence strada ideałów się upowszechniła. Solidarność zdradziła swoje ideały i zamieniła się na zwykły populizm, który już widać było w następnym ukształtowanym rządzie. Proszę. Wspomniała pani, że ówczesna demokracja nie ma związku z tym, co działo się w 89. Nie, moim zdaniem, gdyby wtedy nie było obrady okrągłego stołu, nie mielibyśmy demokracji. Dziękuję. Dziękuję. Miło.
to dojść do głosu. Szanowni Państwo, Szanowny Panie Marszałku, Pani Sekretarz, Loża Mędrców, propozycja oraz droga publiczność. Naprzeciw siebie stają dwa kontrastowe poglądy. Jeden z nich uważa zwycięstwo polskiej opozycji komunistycznej za perilusowe. Ten drugi ma zdecydowanie mniej afirmatywny stosunek do dzisiejszej tezy. Ja przybliżę Państwa ku prawdzie, wykazując brak zasadności w części argumentacji strony propozycji. Szanowni Państwo, przez 44 lata nikt z Polakami nie rozmawiał. Nagle przychodzi rok 89 i co się dzieje? Mamy okrągły stół? Panu marszałkowi przypada niechlubna rola rządu komunistycznego, mnie natomiast rola polskiej opozycji antykomunistycznej. Wyobrażacie sobie Państwo, że tak to wyglądało, że opozycja po prostu dosiadła się do wczesnej władzy i mogła z nimi porozmawiać? Nie, drodzy Państwo. Opozycja przez 10 lat sukcesywnie wypracowywała to i przyparła opozycję do muru. A rok 89 jest kulminacją wszystkich wydarzeń, które miały miejsce. Dziękuję. Proszę Państwa, mówili Państwo o zabójstwie Jerzego Popiełuszki, tak? Pragnę przypomnieć, że o trzech oprawców i księdza Dziecka. Pragnę przypomnieć, że trzech oprawców Jerzego Popiełuszki jako jedynych po ponad 44 latach zostały pociągnięci do odpowiedzialności. Samo to jest sukcesem. Dziękuję. Szanowni Państwo, w roku 1991 Polskę opuszczają wojska radzieckie. To kolejna z następstw i rezultatów obrad Okrągłego Stołu. Wezbrali się Państwo na rozważenie na temat tych 35%, twierdząc, że jest to zdecydowanie za mało, żeby osiągnąć cokolwiek. Jestem ciekaw, co powiedziałby Lech Wałęsa, gdyby powiedziano się mu, że nie osiągnął zupełnie nic. Że to było za mało, żeby osiągnąć cokolwiek, ponieważ oni dzięki tym 35% przekonali partie zaściankowe do koalicji i posiadali większość ponad PZPR-em. Szanowni Państwo, zwróćmy uwagę na skutki dalekosiężne. Do tego staramy się dążyć. Do tego, że dziś żyjemy w wolnej Polsce. A Państwo, szczególnie mówczyni druga, proponowałaby poczekać. Polacy czekali 44 lata. Ile jeszcze mieli czekać? Druga sprawa jest taka, dlaczego uciekają się Państwo w futurologię i twierdzą, że wtedy na pewno byśmy wygrali, gdybyśmy poczekali. Proszę odpowiedzieć. Była przegrana. Uważamy, że to było zwycięstwo, jednak poniesione zbyt wielkim kosztem. Dziękuję. To ja teraz zapytam, jakim kosztem? Ponieważ Pyrrhus z definicji miał 6 tysięcy oddziałów militarnych. Stracił 3,5, ponad 50%. A mówczyni, doradczyni druga powiedziała, że Polacy stracili 200 osób i 8 tysięcy zostało aresztowanych. Wydaje mi się, że używanie stwierdzenia Pyrrhusowe zwycięstwo w tym przypadku jest jawnym nadużyciem, bo to tak jakby nazywać aktora z trudnych spraw gwiazdą Hollywoodu. Proszę. W takim razie, jak się pan odniesie do tajnych morderstw i obozów komunikacji? A pani jak się do nich odniesie, skoro są tajne? Dosiadłem się wcześniej do pana marszałka, do tej opozycji antykomunistycznej, do tej władzy komunistycznej, jako opozycja, ale pan marszałek wiedział, że ja tam się przysiądę, bo przecież się tego spodziewał, przecież ludzie spodziewali się kryzysu, ale pan marszałek nie wiedział, że ja wydrę od niego te 35% i że później generał Juraj Rozyński zostanie prezydentem tylko przewagą jednego głosu i pan marszałek nie wiedział, że w roku 91 wojska sowieckie opuszczą nasz kraj i pan marszałek pewnie nie wiedział, że 2016 będzie wolną Polską. Co zawdzięczamy obradom Okrągłego Stołu. Panie Marszałku, Pani Sekretarz, Lożo Mędrców, Ekspercie, Oponenci,
oraz wy, droga publiczności. Ponad 20 lat temu ludzie, których zadaniem było wyprowadzenie państwa polskiego z ogromnego kryzysu gospodarczego, zasiedli przy okrągłym stole. Niestety zdecydowana większość, ponieważ aż 65% rządzących, składało się z zagorzałych komunistów. Czyli kompromis tak propagowany w naszym kraju okazał się być całkowicie przekłamany. I choć opozycja starała się wywalczyć jak największą ilość zmian, co potwierdzały ich liczne obietnice, nie wszystko powiodło się zgodnie z ich planem. Bowiem komuniści byli skłonni zgodzić się na zmiany, które de facto wnosiły niewiele. A więc te rzekome zmiany to absurd, niech państwo zauważą. Ówczesna ludność nadal z trudem znosiła trudy codziennego dnia. I ich nadzieja na jakąkolwiek poprawę z dnia na dzień gasła. Władza wykorzystywała łatwowierność ludzi. Śmiałabym użyć tutaj nawet słowa naiwność. Ile można żyć w takim państwie? Państwie, które miało zapewnić wolność i bezpieczeństwo. Które miało dbać o obywateli, a dbało jedynie o ich władzę. Czy z czymś nam się to kojarzy? Wolność utożsamiamy między innymi z możliwością wyrażania własnego zdania. A swoboda wygłaszania własnych poglądów, różniących się od norm uznawanych przez społeczeństwo, do dnia dzisiejszego pozostawia wiele do myślenia. Potwierdza to tylko fakt, że było to pyrrusowe zwycięstwo polskiej opozycji antykomunistycznej. Jednak ta pewność siebie to cecha niewielkiej liczby osób. Dzisiaj jesteśmy tego świadkami. Każdy z nas poradził sobie świetnie. Daliśmy z siebie tyle, ile mogliśmy. Jednak czy wszyscy byliby w stanie odważyć się na wygłoszenie kilku słów? Polacy wiele wywalczyli, narażając przy tym pozycję społeczną, najbliższych i to, co było dla nich najważniejsze, czyli własne życie. Solidarność była ogromną nadzieją Polaków. W 21 postulatach zawarte były marzenia każdego z nas. Pozornie tak banalne, a wszystkim koniecznie potrzebne. Faktem jest, że wprowadzonych w życie zostało około 30% z nich. A przecież kraj powinien być dla ludzi, nie dla władzy. Gdzie oni są? Ci wszyscy moi przyjaciele. Zabrakło ich. Schowali się. Solidarność upojona szalą swojego zwycięstwa zapomniała o obywatelach. Które trwają do dzisiaj i mocno dzielą nasze społeczeństwo.
Dotyczą one zarówno samej idei, jak i poszczególnych postanowień zawartych w ich trakcie. Mimo tego nikt z nas nie powinien nazywać obrad Okrągłego Stołu pyrrusowym zwycięstwem ze względu na błędną interpretację owego związku frazeologicznego, jak już wspomniał mówca pierwszy. Dla wielu porozumienie pomiędzy komunistami a opozycją nie było szczytem marzeń. Ludzie przez lata udręki w systemie komunistycznym oczekiwali, iż odzyskanie wolności stanie się w sposób bardziej spektakularny. Już sam Lech Wałęsa zwraca na to uwagę, mówiąc: zapomnieliśmy, że spektakularne w przeszłości były przede wszystkim klęski, do dziś zresztą czczone. To nasze zwycięstwo musiało tak wyglądać, aby w ogóle mogło się dokonać. Pomijając już prawdopodobne cele, dla których rząd przystąpił do negocjacji z opozycją i to, co działo się w czasie dwumiesięcznych rozmów, Okrągły Stół miał ogromne znaczenie w procesie likwidacji ówczesnego ustroju komunistycznego i w odbudowie, budowie istniejącego do dziś demokratycznego państwa. Oczywiste jest, że rząd prędzej czy później by upadł, bo nie sposób było zatrzymać pogłębiającego się kryzysu. Jednak Okrągły Stół znacznie to przyspieszył i spowodował, iż stało się to bez przemocy i rozlewu krwi. Nie tak, jak działo się ze wszystkimi poprzednimi próbami zmiany sytuacji w Polsce. Szanowni Państwo, do dziś toczy się dyskusja, czy opozycja nie mogła wywalczyć więcej. Czy to był szczyt tego, co można było osiągnąć? I nawet jeśli można byłoby osiągnąć więcej, to skutki obrad Okrągłego Stołu są wystarczająco dalekosiężne, by nazwać je sukcesem. Jako reprezentanci drużyny opozycji wcale nie gloryfikujemy ustaleń obrad Okrągłego Stołu. Jednak wszystkie ówczesne wydarzenia należy potraktować jako akcję wywołującą reakcję. I tym właśnie okazały się być obrady Okrągłego Stołu. Zaczątkiem wszystkich zmian postępujących do odnowy demokratycznego państwa. Tym samym chciałabym jeszcze powrócić do pojęcia zawartego w tezie. Opozycja przy Okrągłym Stole wcale nie poniosła tak dużych strat, by dalej nie mogła kontynuować swojej działalności. I takich, które choć trochę przybliżyłyby ją do pojęcia pyrrusowego zwycięstwa. W obliczu faktu, iż obrady Okrągłego Stołu można nazwać zwycięstwem połowicznym, ale zdecydowanie nie pyrrusowym. Uważam, że teza, wokół której rozgrywała się dzisiejsza debata, jest zdecydowanie błędna. Dziękuję. Wiedziałem, że jak pani Iwona powiedziała być pierwszy, to nie będzie dużo nic dobrego. To było godzinę temu i teraz wiedziałem, że będę pierwszy omawiał. Więc nie mam jakichś super przemyśleń. W ogóle moim przemyśleniem jest to, że państwa retoryka jest naprawdę na wysokim poziomie i oceniają was dorośli ludzie dorosłą miarą. Moja retoryka jest często dość kiepska, mimo że prowadzę szkolenie, nie wiem, występuję publicznie, to czasem czuję, że wypowiadam się jak chłop przerzucając siano. Więc naprawdę chylę czoła i duży szacunek, bo nawet kiedy zdarzają się państwo, bo tak jak mówię, oceniają was dorośli ludzie, jeżeli zdarzają się państwu jakieś, nie wiem, potknięcia i jakieś błędy, to cały czas państwo pracują nad tym. I rozumiem, że na tym to wszystko polega, żeby się doskonalić i jeżeli w tym wieku państwo są tacy, jacy są, to pełen szacun. Jeśli chodzi o temat, no to tutaj rozmawiałem też z organizatorami, że temat jest dość poważny. Brakuje mi takich tematów typu, czy lepiej jak słońce świeci, czy pada śnieg. Natomiast temat jest masakra.
Kojarzy mi się moja Wigilia, bo mnie, moja rodzina jest mocno spluralizowana, jeśli chodzi o poglądy polityczne i światopoglądowe. I u mnie Wigilia się więcej zaczyna, znaczy kończy się w zasadzie tym tematem. I później się bronimy, żeby się nie pozabijać, bo ten temat jest cały czas chyba w Polsce w ogóle dość aktualny. Co też mi dało do myślenia w tej debacie, to jest jakby moje osobiste myślenie, że mówimy o historii, czyli jakby o czymś, co nastąpiło, o pewnych faktach i państwo albo ich bronią, albo je obalają, tylko najlepsze jest, że państwo losują to, czy będą państwo bronić, to czy obalać, czyli państwo się dostosowują. Co mnie przeraża, że państwo są dość przekonujące z jednej i z drugiej strony i niekoniecznie mi się w to wierzyć. I to naprawdę mnie przeraża, bo tak naprawdę ja mam swoje, przed przyjściem tutaj oczywiście mam swoją opinię na ten temat, nie będę się do tego odnosił. Natomiast no, zostałem pociągnięty i zacząłem wierzyć tym, którzy mówili, a nie są zgodni z tym, co ja myślę. Nie? I to mnie naprawdę przeraża, bo dlatego nie mam telewizora. Co jeszcze? Duży szacunek dla obu drużyn i dla wszystkich mówców. Ja mimo tego jeszcze tutaj zacznę przynudzać, że bardzo lubię patrzeć, jak pani się wypowiadają. Niemniej no, chciałem tutaj zwrócić uwagę dla pierwiastek męski, który jest znikomy, ale kurczę, naprawdę jest dość dobry. Wypowiedź jednego pana pierwszego i drugiego pana była dość mocna. Gdyby ten kabel był dłuższy, to rozumiem, że cała tutaj ta inscenizacja by się udała bezbłędnie. Naprawdę no, duży szacunek. Tutaj też bardzo fajnie, pani Patrycja też bardzo mi się podobało. Te prezentacje fajnie też robią robotę, kiedy tak naprawdę jest prezentacja i jakby... tylko ważne, żeby ta prezentacja była dla was wsparciem, nie? Bo mam wrażenie, że jak była ta prezentacja z tym filmikiem i z tą muzyką, to ja nie wiedziałem, czy trochę się pogubiłem, nie? Natomiast jakieś slajdy są, było super. Dobrze, jeszcze mi się podobało, ktoś powiedział, co powiedziałby Lech Wałęsa w dobie ostatniego tego, co mówi pan Lech Wałęsa. Wolałbym się teraz o to nie pytać, bo pan Lech Wałęsa prowadzi teraz chyba bloga, czy ten można czytać, to jest super, super, super doświadczenie. Dobrze, ja już nie ironizuję, tyle ode mnie, mam nadzieję, że... Dzień wyczerpał na pewno. Dziękuję. Pani Patrycja, dziękuję. Cóż ja mogę powiedzieć? Kilka lat temu jeszcze byłam na waszym miejscu, więc przeżywałam raz z jedną drużyną, raz z drugą drużyną, uda się, nie uda się, odpowie. Przeżywałam to z wami i muszę powiedzieć szczerze, odnosząc się do swojego doświadczenia, że myślę, że gdyby nie te debaty, nie byłabym dzisiaj w stanie tak swobodnie mówić przed taką publicznością. I nie zważając na to, kto wygrał, czy byłam w drużynie wygranej, czy przegranej, a tak się zdarzało, właśnie tak. I mimo tych poniesionych porażek, czy też zwycięstw, tak naprawdę wszyscy tutaj, debatanci, bo ja też śmiem się tak nazwać, jesteśmy wygrani, bo to, co dają nam warsztaty z coachami i to doświadczenie, które zdobyłem podczas tych debat, jest nieocenione i przyda się wam na pewno w dalszym życiu. I co chciałam jeszcze powiedzieć, to, że zaskakująco wzrasta poziom debat z roku na rok. Po prostu jest to niesamowite, jak to się wszystko zmienia, jak my, młodzi ludzie, nabieramy doświadczenia z wiekiem i naprawdę bardzo wam gratuluję i trzymam kciuki za was i za nas wszystkich byłych debatantów. Szanowni Państwo, ja dziś debiutuję w roli mędrca. Jestem zachwycony poziomem wiedzy jednej, drugiej drużyny. Kilka słów refleksji chciałbym skierować z tej okazji do Państwa. No, dziś można powiedzieć, łatwo można krytykować obrady Okrągłego Stołu. Trzeba jednak pamiętać, że obrady nie były łatwe, zwłaszcza zmieniającej się ciągle sytuacji, w niepewnych czasach, sytuacji bardzo skomplikowanej,
uzyskano upragnioną wolność. Uzyskano ją, ale odbyło się to kosztem pewnych ideałów. Ja sobie zdaję sprawę, że szczególną trudność sprawia opisywanie wydarzeń ostatnich lat, gdyż upłynął od nich zbyt mały okres czasu, aby nabrać do nich odpowiedniego dystansu historycznego. A pamięć ludzka bywa selektywna. Co znaczy, że na wydarzenia za życia ludzi, którzy brali w nich udział, patrzą nieraz oni na nie z perspektywy subiektywizmu. Niemniej jednak, odnosząc się do jednej, do drugiej grupy, czego mi zabrakło? Zabrakło mi tutaj gdzieś przede wszystkim retoryki, ale retoryki jako sztuki perswazji. Oczywiście były pojedyncze wystąpienia kandydatów, którzy próbowali oddziaływać na przekonania innych. Reasumując, całość tego na pewno było mało. Podobało mi się dbałość o szczegóły. Przede wszystkim dbałość o szczegóły jednej i drugiej strony. Pojawiła się więc i epizod Magdalenki, pojawiła się rola Kościoła w wydarzeniach 1989 roku, a więc sięgnięcie do retrospekcji, którą przedstawiła dość konkretnie koleżanka numer 1 z 5 liceum. Natomiast druga strona zachwyciła mnie mocnym charakterem mówców, szczególnie mężczyzn. Gestykulacja ciała, mowa ciała u obu panów była również potrzebna. Także bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i życzę owocnych kolejnych spotkań. Dziękuję. Pan Rafał Pecy. Chciałbym na wstępie pogratulować tutaj obu drużynom. Debata dzisiaj uważam, że była bardzo wyrównana, aczkolwiek myślę, że za chwilę się wszyscy dowiemy, kto wygrał. Ktoś musi wygrać, tak chyba nie może być remis zawsze. Nie, czyli ktoś musi wygrać. Chciałbym pogratulować pani Patrycji i panom oczywiście. Tutaj wybijaliście się, cała trójka. Aczkolwiek ja bym na miejscu siódmego elobrał coś takiego uspokajającego. Bo emocje widać państwu były i nogi aż się w całej trójce, no właściwie takie jak sobie siedzieliście, ruszały i chcieliście wyskakiwać. Kilka nowych słów się tu pojawiło. Myślę, że to już sobie państwo przedyskutujecie na panelach. Kilka ciekawych rzeczy się pojawiło. Zaskoczyło mnie to, że oczekiwania mogą rosnąć w miarę apetytu. Ciekawe sformułowanie. Do rozważenia może temat na jakąś debatę. Czy oczekiwania rosną w miarę apetytu? Można by było to tak. O partiach zaświankowych przyznam szczerze, też nie słyszałem. Coś też, takie nowe sformułowanie. Ogólnie no, państwo macie dosyć wysoki poziom, także tutaj nie ma żadnych problemów u państwa. Z etykietą też tutaj nie widzę, żeby ktokolwiek miał jakieś problemy. Troszeczkę bardziej bym zwrócił na państwa uwagę jednak na argumenty i na pytania, które są do państwa kierowane, żeby tego jednak nie lekceważyć, bo tutaj możecie właśnie pokazać jak najwięcej tego, że potraficie, że możecie być spontaniczni, że potraficie powiedzieć coś do odpowiedzi na zadawane wam na żywo pytania. Z kartką jest dużo łatwiej polemizować, a jednak z kimś, kogo państwo macie przed sobą, jeszcze pobudzonego psychologa, to już w ogóle bardzo ładnie. Jeszcze jakaś jedna refleksja. Tak technicznie myślę, że państwo powinniście dążyć do tego, żeby jak najmniej na tych własnych kartkach mieć ponotowane. Piszcie sobie tylko hasła jakoś tak bardzo fiszkowo, żebyście państwo nie skupiali się na czytaniu, bo jednak niestety kilka z mówców, doradców bardzo zwracaliście uwagę na to, co macie napisane, czyli podejrzewam, że macie tam pięknie sformułowane, pełne zdanie napisane prawą polszczyzną. Unikajcie tego. Róbcie sobie tylko wyznaczniki, kierunek myślenia, żebyście państwo musieli budować te zdania na żywo w trakcie debaty. Myślę, że to będzie dużo lepiej wam wychodziło i wtedy nie będziecie się skupiali na tym, żeby prawidłowo przeczytać całe zdania napisane. Te zdania możecie tworzyć na bieżąco. Ja wierzę w was i wiem, że dla czasu to spokojnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Marcin Lewandowski. Wyszło sprawiedliwie. Minus 17 punktów po każdej ze stron. Łącznie minus 10 dla zespołu opozycji za przekraczanie czasu mowy, bo zrobił to mówca numer 1 i 3. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o argumenty ad personam, to za taki uznałem ten o hipokryzji, jeżeli chodzi o mówcę numer 3, mówczynię numer 3 ze strony propozycji.
Z kolei mówczyni numer 1 nie przyjęła pytania, mimo że takie się pojawiały, dlatego minus 7. Oraz doradczyni numer 1 ze strony opozycji minus 7. Łącznie uzbierało się minus 17 po obu stronach. Proszę Państwa, pozwolę sobie już bardziej tradycyjnie na jedno zdanie komentarza dotyczące wystąpienia czy treści wypowiedzianej przez pana Jakuba Słowika. To jest jedna z istotniejszych zalet uczestnictwa w debacie, że trzeba debatować wewnątrz siebie, poznając argumenty jednej i drugiej strony, poznając argumenty za i argumenty przeciw. Spotkałem się z zarzutem, że to grozi relatywizmem, ale zdecydowanie uważam, że to jest istotna zaleta debaty oksfordzkiej. Ogłoszenie wyników z dnia 15 lutego 2016 roku. Wyniki głosowania publiczności kształtowały się następująco. Przed debatą za tezą opowiedziało się 26 osób, przeciw było 32 osoby. Po debacie za tezą opowiedziało się 28 osób, przeciw było 30 osób. Punktacja Rożymędźców, minus 17 punktów po obu stronach. Zespół 7 LO 377 punktów. Zespół 5 LO 339 punktów. Stosunkiem głosów 322-360 dla opozycji. Zwycięzcą jest 7 Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie.